niewierni. Nie znacie księdza Henryka Soboniaka. Jestem tym, który się na 60 lat kapłaństwa, mówiąc brzydko, w jakiś sposób wpisał jedynie w 4 lata bycia w marszałkach, rok 2011 do 2015. Ksiądz ma, odczytywałem, 60 lat kapłaństwa, ja nie mam jeszcze tylu lat życia, 56. Ksiądz 60 lat kapłaństwa, jeżeli liczyć od 2000 roku przypada 22, więc jakaś część życia zbliża mnie do księdza, który w latach trochę młodszy od mojej mamy, nie pamiętam, który rocznik jest ksiądz Henryk, 56, ksiądz będzie koło 80, trochę po. A jeżeli chodzi o kapłaństwo, zaledwie 1/3, więc cóż to jest? 1/3, ale tam jest. Perspektywa jest przeogromna, 60 lat. I tu ksiądz Henryk siedział, mówił, był wielebny jubilacie. I to jaki? W 1998 roku Salezjanie obchodzili stulecie Salezjanów w Polsce. Data jest taka złożona ze względu, że pierwszy Salezjanin, który do Polski przyszedł, ksiądz Bronisław Markiewicz, którego jako kapłana już diecezji przemyskiej, który do Salezjanów z diecezji przemyskiej od biskupa Pelczara poszedł do Turynu, śluby wieczyste przyjmował sam ksiądz Bosko, tak przynajmniej ksiądz Markiewicz Bronisław, bo o niego chodzi, błogosławiony twierdził. Jednak ze względu, że w miejscu Piastowym, gdzie poszedł, próbował na polski grunt, to jest Krosno, ten rejon Rzeszów Krosno, pani będzie wiedzieć, przeszczepić dzieło salezjańskie, nie udało się to uczynić, zaczął mieć kłopoty z władzami zgromadzenia z Rzymu. W Rzymie było takie, to w zgromadzeniu powszechnie było przyjęte, że w domach salezjańskich, tak jak we Włoszech, piło się lampeczkę wina, alkoholu. Nie wiem, czy młodzi ludzie też. W każdym razie nałożono jakoś na niego obowiązek, że przynależy się tam alkohol. Może nie wódka, ale wino, piwo na pewno tak, a wcześniej był odpowiedzialny w tamtym rejonie Bronisław Markiewicz za akcję trzeźwościową wobec chłopów, których w Galicji rozpijano w czasie zaborów. W związku z tym się sprzeciwił. Przysłano wizytację w Rzymu, z Rzymu w konsekwencji doszło do wywalenia Markiewicza ze zgromadzenia salezjańskiego. Był pierwszym salezjaninem, który przyszedł na ziemię polską. Bodaj w 1892 roku, krótko po śmierci księdza Boska. Jak go wyrzucono, to usunięto z ewidencji, że raczej go ksiądz Bosko nie przyjmował ślubów. No i stał wieczystych i stał się taką osobą personalną grata. B. Po czasie wszystkich pogodzono. Dzisiaj mamy w panteonie i Pelczara, i błogosławionego Bronisława Markiewicza, i jeszcze do tego błogosławionego Michała Rua, który pluł na Markiewicza i wyrzucał go ze zgromadzenia salezjańskiego. Więc dziwne rzeczy się zadziały. W każdym razie w 1998 roku obchodzono stulecie dzieła salezjańskiego. Salezjanów, którzy przyszli po tym nieudanym eksperymencie dla siebie z księdzem Bronisławem Markiewiczem, błogosławionym, do Oświęcimia. Był tam wówczas mojej matki brat, ksiądz Henryk Frydysza, któremu stuknęło w tamtym roku 40 lat kapłaństwa. W 98 święcono, w 58. Następnego dnia po uroczystościach, które miały miejsce w Oświęcimiu, gdzie biskup Rakoczy oberwał w łeb od kogoś pomidorem za zdejmowanie krzyża w Oświęcimiu i krzyczali tam zdrajca, tu biskup diecezji bielsko-żywieckiej tamtego czasu, ks.
ksiądz Henryk Frydyszak przyjechał do seminarium, do Krakowa, mojej matki brat, i ksiądz Ryłko powiedział, to niech ksiądz odprawi u nas mszę z okazji jubileuszu kapłaństwa, bo nie wiadomo, czy ksiądz dożyje w 50 lat. No i tak się też stało. Więc wśród salezjanów zaczęła też być taka powszechniejsza praktyka, że byli ci, którzy odprawiali 40. rocznicę kapłaństwa, bo do 50. nikt nie dochodzi, mało kto dochodzi. Ja 50-lecie kapłaństwa pamiętam z marszałek, to było w 2012 roku, gdzie wychodził ksiądz Henryk, miał 50-lecie kapłaństwa, byłem tam przez rok czasu wtedy. No i minęło 10 lat, 60 lat, kto dożywa takich jubileuszy? Wybrańcy. Na tym obrazku, gdzie pan się doliczył, jest 24. Ja oprócz księdza Henryka Soboniaka znajduję jeszcze dwóch, którzy doczekali tych 60 lat kapłaństwa. Ksiądz Mirosław Koko, zamieszkanie Kopiec, i ksiądz Mieczysław Piłak, nie wiem gdzie jest, na Górny Spektrum. Więc wielebny jubilacie, i to jaki? I to jaki? Przypadło mi tylko 4 lata być w tym czasie, kiedy ksiądz Soboniak był w marszałkach, byłem jego księdzem. U nas się nie używa żywa terminów wikariuszem, to co już tam napomniałem. Ale jakoś od początku ksiądz Henryk tak jakąś miał do mnie sympatię, nie wiem z jakiego powodu. Dzisiaj należałoby mi się bić w piersi, bo mam wiele winy z księdza Henryka Soboniaka. Był niedobry. Pierwszy niedobry dlatego, że w końcu października albo na początku listopada przyszedł do nas, przyjechał Alfred Leja, inspektor. I powiedział mi, księdzu Soboniakowi, o marszałkach do kasacji. Do kasacji, czyli żądajemy dalej. I termin się z roku na rok, myślałem, ksiądz też myślał, że to będzie w następne, od listopada następne wakacje. A termin się przesuwał. I przez 4 lata ksiądz Soboniak nie napomknął o tym w ogóle ludziom, że marszałki idą do kasacji. Więc miałem do księdza żal. Czy nie mówi ludziom tego, co powinien powiedzieć. Bo być może jeszcze dałoby się, a tym ludziom tam zależało, żeby tam salezjanie byli, przez jakąś wizytę u inspektora być i coś zrobić. Tym bardziej, że jak się później dowiedziałem, jak odchodziłem z marszałek po 4 latach, bo to tyle trwało, przyjechał radca inspektora Jeleń, kiedyś tam ktoś tam słuchał ogłoszeń w 2017 roku, to tam mówię Jeleń, same Jelenie w odniesieniu tych przybocznych przy inspektorze, Jeleń przyjechał i mówi mi, marszałki oddaliśmy, bo właśnie jubilat się przyczynił, pojechał na jedną i drugą kapitułę i dał proste świadectwo. Nie ma pieniędzy, żeby starą budę utrzymywać. Na salezjanie, którzy są nauczeni liczyć grosz, cóż będą utrzymywać muzeum. W związku z tym kasujemy dzieło 82 lat. Więc miałem żal do księdza Henryka, że nie mówi ludziom. To była jedna rzecz, a druga w niedzielę, kiedy bodajże w czerwcu, bo 1 lipca oddawaliśmy parafię, czyli jest połowa czerwca, właśnie się zbiegało, wtedy było 80. urodziny mojej matki. Ksiądz pozwolił w marszałkach mi tam zrobić urodziny dla mamy, bo była taka możliwość. W każdym razie na 2 tygodnie przed oddaniem marszałek w niedzielę wyszedł i przeczytał ludziom dekret inspektora zamykający marszałki. Powiedział o tym, że wyjeżdża w poniedziałek, miał zwyczaj tam na swoje pielgrzymki wyjeżdżać. Jak ktoś mu dał intencje, które chce zostawić, to żeby została, jak ktoś chce odebrać, niech odbierze intencje. I pożegnał się z ludźmi i powiedział, że będzie we wtorek, a w środę przekazanie parafii. Więc całe pomyje dotyczące, jaki to jubilat jest, przyszło mi słuchać albo czuwać na ludzi. Miałem żal do księdza, ogromny, że postępuje nie fair. Rocznik 62. Dla jakiej święconej mszy? Katolickiej. Mimo, że w 62. roku już czuć, jaki idzie na Kościół wiatr, jaka burza się zbliża. Jest po
rozpoczęciu, czy tu jest czerwiec, sobór się zaczyna, watykański tfu w październiku. Nie wiem, czy ksiądz należał do tych roczników, które tak jak Ratzinger czekał na sobór, że potrzebowaliśmy zmian, chcieliśmy zmian. Nie wiem, jakim tutaj w 62 roku pałał duchem. Istotne jest, że wyświęcony był dla mszy. I do 69, 70 ksiądz Henryk Soboniak stawał do ołtarza, bo zanim doszedł do ołtarza, wypowiadał Judicame Deus, Visterne causa nam degentem, sancta pomine nicual doloso darwana. Tu jest napisane, bądź mi sędzią, tak my możemy też osądź mnie Boże i rozsądź sprawę moją. Z narodem bezbożnym wybaw mnie od człowieka niedobrego i fałszywego. Wszak Ty jesteś, o Boże, mocą moją, czemu mnie odrzucasz, czemu smutny chodzę, gdy nieprzyjaciel mnie nęka. Ześlij światłość swoją i prawdę swoją, one mnie prowadzą i przywodzą na górę Twoją, świętą aż do przybytków Twoich. I przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest weselem moim od młodości. Chwalić Cię będę przy dźwiękach cytry. Boże, Boże mój, czemuś smutna duszo moja i czemu mnie trwożysz? Ufaj Bogu, albowiem jeszcze uwielbiać Go będę jako Zbawcę i Boga mego. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti, sic erat in principio, in et semper, in saeculum saeculorum. A Ojcu i Synowi Duchowi Świętym, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. I od 62 roku do 69, 70 ksiądz Henryk Soboniak nie śmiałby przestąpić progu prezbiterium, wejść na schodki do mszy świętej, gdyby nie odmówił tych modlitw. Pochylony w ciszy sumistanty. Zanim rozpocząłby tę modlitwę odmawiać, ubierał się i zakładał najpierw, szedł ręce umyć, wypowiadał modlitwę. Szedł założyć humerał, wypowiadał modlitwę. Zakładał albę, wypowiadał modlitwę. Zakładał cingurum pas, wypowiadał modlitwę. Zakładał manipuraż, wypowiadał modlitwę. Zakładał stułę, wypowiadał modlitwę. Zakładał orden, wypowiadał modlitwę, święte modlitwy. Nikt ich później nie zakazał. Ale nie wiem, czy to dzisiaj ksiądz je wypowiada, czy robi jak kapłani nowego adwentu. Jak się ubiera mszy, to tak jakby zakładał gacie, skarpety i podkoszulkę. Nic. Wdziewa na siebie. I koniec, kropka. To było zaledwie kilka lat. 62, 69, 70. Czy jeszcze coś w księdzu zostało? W pamięci słowa? Introibad altare dei? Oto przystąpię do ołtarza Bożego, czy nic? W świętej pamięci przyjaciel mówił, jak z żoną jesteśmy, to na mnie następnego dnia pyta. Dobrze ci mówię. Chciałbyś, chciałabyś, żeby ukochany pamięta. Pierwszy pocałunek, pierwszego kwiatu, pierwsze słowo, kocham Cię na całe życie. To u ludzi, między ludźmi. A kapłan otrzymał dar, proszę zwrócić uwagę, święceń, o które ksiądz nie musi pytać po 60 latach, jakie ma, jeśli wszystko było spełnione, ważne święcenie księży Henryku Soboniaka. Ksiądz był wyświęcony dla najświętszej ofiary mszy. Coś jeszcze zostało w sercu, w pamięci? Gdzieś tam się kołacze, czy jak u mojej matki, nic nie zauważyłam, nic nie pamiętam, jakby nic nie było. Ale gdzie tam śrubokręcik położyła na półeczce, to wie i jakbym go odwrócił, to będzie mówiła, znowu nie położyłeś tak, jak był. Jak myślicie? Jak to może być w przypadku kapłana? Od 70 roku
do 2022 minęło 52 lata. Ale te 6, 8 lat było. 62, 69, 70. I zanim ksiądz wyszedł do ołtarza, musiał pokorniutki wychodzić. Intro i bad altare de. A potem spowiadał się. Potem w czasie modlitw. I spowiadał się i Matce Bożej, i Archaniołowi Michałowi, i patron wczorajszy Janowi, Chrzcicielowi, i Piotrowi, i Pawłowi, a nagle to wszystko zabrano. I dla księdza to nic. Zostało coś w sercu, czy nie? Przez 4 lata byłem i z księdzem i słyszałem, księże, kiedyś było lepiej niż żyć. Wszystko było jasne, ale dotyczyło to polityki, że za PRL-u było jasne, komu kościelny to kościelny, a i komu kościołowi czasem i pomógł, albo często pomógł. W sercu księdza coś zostało, że się coś zmieniło wprost, że nas zrobiono w konia, że nie zrobiono w konia, że nas okłamano Soborem Watykańskim, tfu, i posoborowymi dygnitarzami. Dzisiejsza liturgia ma pomoc. Dla każdego z nas jest taką niedzielą dobrego pasterza. W oktawie serca Jezusowego liturgia przedstawia nam raz jeszcze obraz dobrego pasterza, aczkolwiek msza dzisiejsza powstała na parę wieków przed ustanowieniem święta serca Pana Jezusa. Wskazuje to jednak, jak tradycja chrześcijańska ukochała ów temat miłości Jezusa ku zbłąkanym owieczkom. Modlitwy i śpiewy wyrażają uczucia grzeszników, pogładających całą swą nadzieję w sercu dobrego pasterza. W epistole Piotr, namiestnik pasterza, opowiada nam o niebezpieczeństwie, które zagrażają owieczkom błądzącym i oddalającym się od reszty trzody. Szatan jako lew ryczący zawsze czyha, szukając kogo by porwał. W Ewangelii wreszcie, która jak zwykle jest centrum mszy katechumenów, Pismo Święte przedstawia nam rodzaj ludzki jako zbłąkaną owcę, którą boski pasterz wziął na swe ramiona oraz pod figurą zgubionej drachmy noszącej wizerunek Króla Niebios i odnalezionej przez Kościół w mszy świętej.